Oglądałeś wczoraj mecz? Oglądałem, oczywiście. Bo mógłbym tak przekornie zapytać, że czasem zamiast słabego meczu może lepiej poczytać. Chociaż wczoraj nie był aż tak słaby jak wcześniejszy, ale gdybyś wiedział, że masz do wyboru słaby mecz, a dobrą książkę, to co wybierasz? No chyba jedną dobrą książkę. Tak jakbym porównał, nie wiem, mecz Polski z Włochami, a jakąś książkę lepszą, to myślę, że wolałbym poczytać. Ale ten wczorajszy mecz, no na pewno było więcej plusów, choć tak był przegrany, ale gdzieś tam gra trochę się poprawiła na pewno. No dobrze, powiedziałeś dobra książka. Jaka to jest dla ciebie dobra książka? Oj, różne są książki, bardzo dużo jest dobrych książek, ciężko mi tak powiedzieć w sumie. To zależy od tematyki i czym tam się interesujemy. Ja też tak jestem młodym człowiekiem, więc tak staram się po trochu każdego tematu liznąć i zobaczyć, co mnie w sumie będzie ciekawiło. Bo różne książki czytałem, gdzieś tam zaczynałem od biografii różnych sportowców, którzy gdzieś tam w moim życiu no byli dla mnie wzorem do naśladowania i od tego w sumie zacząłem i jakby się od tego przekonałem do książek, że fajnie czytać, bo na pewno jest to coś innego niż czytanie wywiadu czy czegokolwiek w internecie. Bo no dobrze, a konkretnie? Są ci sportowcy, czyli... Dużo książek. Ostatnio czytałem dużo książek biografii trenerów różnych, Pepa Guardioli, Kloppa. Czytałem też, no jestem kibicem Liverpoolu, więc biografię Gerarda, Stevena też czytałem. Messiego, Ronaldo, dużo jest tych takich książek. Teraz mam, nawet leży tutaj obok książka Michaela Jordana. Więc nie tylko piłka nożna. Jest tego sporo. No nie tylko piłka nożna, bo wiadomo, gdzieś tam na Netflixie ostatnio oglądałem dokument o Jordanie. Też mi się to spodobało. Jakby też sobie kupiłem książkę, żeby troszkę więcej się dowiedzieć na jego temat. No dobrze, a powiedz mi, niektórzy uważają, że te wszystkie biografie są takie grzeczne. Co ty wyciągasz z tych książek dla siebie? No jakby tak robimy to samo w sumie co oni, bo to niczym innym się nie różni, tylko jakby staramy się wyciągnąć od nich właśnie takiego podejścia do tego, co robimy, więc to jest fajne, bo oni często opowiadają rzeczy, których nie możemy wyczytać gdzieś w internecie i dowiedzieć się gdzieś z filmików czy z tego, jak oglądamy jakieś mecze w ich wykonaniu, więc dużo jest takich rzeczy pokazanych od kuchni, jak to wygląda, jak oni funkcjonują w szatni, jak spędzają razem czas i tak dalej, więc to było fajne i w sumie sporo z tego mogłem wyciągnąć. A jest coś, co ci utkwiło? Właśnie mówisz tutaj o czasie w szatni, a jeszcze jakiś taki element z tych książek, który tak ci utkwił z jakiejś, może z tego Gerarda, czy z jakiejś innej książki, biografii? No na pewno, bo no kibicem Liverpoolu jestem już od kilku lat dobrych, więc pamiętam też finał Ligi Mistrzów z 2005, bo może jeszcze byłem małym chłopcem, ale gdzieś po jakimś czasie, jak byłem już bardziej świadomy tego, co oglądam, to na pewno strasznie mi się to podobało, że po takim wyniku, po takich ciosach z 3-0 wyszli, jeszcze wygrali, gdzie dużą cegiełkę miał nasz Polak Jerzy Dudek, więc dużo też właśnie wspomnień jest o takich chwilach tutaj Gerarda w Liverpoolu. No jest na pewno dużo na temat jego podejścia, bo na pewno był liderem w szatni i fajnie jest się dowiedzieć, jak on trzyma tę szatnię, jak to funkcjonuje, jak podchodzi do zawodników młodych, czy to starszych, do nowych zawodników, którzy przychodzą i są gwiazdami, ale to też jest ważne, żeby wprowadzić tego zawodnika, żeby on czuł się od razu dobrze w tej szatni, więc no takich typowo piłkarskich na pewno dla mnie od takiego zawodnika jest sporo rzeczy. A powiedz mi, oprócz takich biografii, coś jeszcze czytasz innych, jakiś inny rodzaj książek? Może no, ostatnio? Staram się,
Staram się to zmieniać na pewno, tą tematykę i też trochę pamiętam, było tak, że w szkole niechętnie podchodziłem przykładowo do historii i strasznie musiałem gdzieś tam na siłę otwierać tą książkę, żeby cokolwiek zaliczyć z tego, a później jakby nauka gdzieś tam się skończyła i stwierdziłem, a dobra, kupię sobie jedną, drugą, trzecią książkę. No jakoś to było tak, że już bardziej z mojej chęci to szło i przyjemniej się to czytało, przykładowo o Powstaniu Warszawskim, o pierwszej czy drugiej wojnie też kilka książek przeczytałem, więc to na pewno było takie pouczające i nie było to takie na siłę, więc przyjemnie to wchodziło do głowy. No a historia jest bardzo ważna moim zdaniem tutaj w naszej ojczyźnie, więc warto wiedzieć, co się działo kilkanaście lat temu. No i teraz czytam w sumie takie troszkę luźniejsze, ale też takie bardziej może thrillery psychologiczne, coś takiego, które trzymają w napięciu i tą książkę też się tak miło czyta, bo początek zawsze jest taki wprowadzający, ale końcówka jest zawsze taka mocna, że chce się to czytać. Powiedz mi, wytypowano właśnie ciebie do rozmowy o książkach, jest jakiś powód? Jesteś znany z tego, że nie wiem, jadąc na mecz, masz książkę w ręku? Czy to przypadek? No, gdzieś w takich dalszych wyjazdach no, staram się czytać i to też jakby jest na zabicie czasu, bo te podróże trochę trwają, więc na pewno jest albo słuchanie muzyki, albo gdzieś książka jest w pobliżu i zawsze tam trochę czasu sobie na to przeznaczę, więc myślę, że sporo. Staram się czytać naprawdę tak, jak mam wolną chwilę, czy przed spaniem, czy jesteśmy gdzieś na obozie, to staram się mieć te książki przy sobie. Oprócz ciebie ktoś jest takim dobrym czytelnikiem też w Legii? No, kogoś? Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, ale na pewno, bo dużo chłopaków gdzieś tam sięga po książki, nawet te psychologiczne, gdzie szukają pewnej motywacji, czy wytłumaczenia poniekąd, albo o różnych ćwiczeniach sobie czytają, więc na pewno chłopaki czytają, ale nawet szczerze mówiąc tak nie rozmawialiśmy na ten temat, ale widzę, że nawet koledzy z zagranicy gdzieś tam zawsze mają książkę obok siebie, więc to da się zauważyć w autokarze, że nie tylko siedzimy w telefonie, gdzieś tam rozwijamy się z innych tematów. A powiedz mi, ta twoja sympatia do czytania wzięła się z domu, czy bardziej może ze szkoły? Czytałem gdzieś, że chodziłeś do szkoły Salezjanów, gdzie nawet powiedziałeś, że punktowane było zachowanie, a może były punkty za czytanie też i stąd się to wzięło. To był początek w Legii i gdzieś tam wszyscy młodzi zawodnicy byli, ci spoza Warszawy mieszkali w Bursie Salezjańskiej, gdzie no po prostu naszymi opiekunami byli księża, więc w tych sprawach religijnych i w sprawach takich dbania o czystość, czy po prostu kultura osobista, no to na pewno musiał być to wysoki poziom, ale też nasze zachowanie było nagradzane i gdzieś na pewno byliśmy pilnowani, żebyśmy odrabiali prace domowe i czytali wszystkie lektury. Mieliśmy też taką mini bibliotekę, więc na pewno gdzieś tam troszkę byliśmy nawet czasem zmuszani do tego, żeby gdzieś tam sięgnąć po tę książkę. No ale jak widać, czasem gdzieś tam przekonanie wzrosło i już teraz w sumie sam po prostu, sam z siebie lubię czytać i po prostu sprawia mi to przyjemność. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, ale bogata jest też biblioteka Legii. To jest jeden z takich klubów, po pierwsze najbardziej utytułowanych, ale też może dlatego jest też bardzo dużo pozycji na temat Legii. Udało ci się do jakiejś książki sięgnąć związanej z jakimś piłkarzem, czy z historią klubu? Z historią klubu nie pamiętam. Czytałem tylko jedną książkę o Maćku,
Dobrowolskim chyba, Dobrowolski, z tego co pamiętam, już nie pamiętam, czy nie przekręciłem nazwiska, ale o kibicu z żylety, który gdzieś tam niewinnie został skazany. Jeszcze tak na koniec powiedz mi, czy czytasz o sobie, czytasz o Legii? Sięgasz po prasówkę, czy raczej polisz książkę i ograniczasz się do niej? Znaczy, no wiadomo, świat poszedł w tym kierunku, że dużo rzeczy gdzieś tam mamy w telefonach i ciężko nawet się od tego oderwać, bo wiadomo, dużo osób stwierdzi, że a dobra, że ja w ogóle nie czytam o sobie, nic nie wiem, co oni tam o mnie piszą, no, ale to jest nieprawda, bo gdzieś no, każdy po prostu, no, my mamy taką pracę, jaką mamy, każdy nas ocenia, więc siłą rzeczy gdzieś tam no jesteśmy skazani na to, żeby gdzieś tam czegoś się dowiedzieć, nawet nie sami, ale często ktoś nam to przekaże, więc na pewno wiemy, co się dzieje i wiemy, jak to w mediach wygląda, więc to jest normalne, ale trzeba podejść do tego z dużym dystansem i ze zrozumieniem, bo media po prostu muszą pisać, więc to jest normalne. Nie zawsze pozytywnie, ale myślę, że koniec końców i tak Legia zawsze jest mistrzem Polski, więc na koniec sezonu zawsze są te pozytywne newsy tylko o Legii, więc to jest dobre. Czytasz więcej. Mam jeszcze na koniec takie dwa zadania dla ciebie. Pierwsze to jest takie, wyobraź sobie, że czytasz książkę o sobie za kilkanaście lat. Spróbuj przeczytać jedno, dwa zdania. Co chciałbyś takiej książce przeczytać? Gdybyś, zakładam, że ją czytasz i masz takie zadanie. Co byś o sobie chciał przeczytać w takiej książce? O sobie przeczytać za 2-3 lata, tak? Nie za dwa, za kilkanaście, już po karierze. A, za kilkanaście, po karierze. 2-3 zdania. O sobie. No na pewno chciałbym czytać o osiągnięciach, bo to jest ważne w sporcie i po to w sumie trenujemy, więc chciałbym przeczytać coś takiego, że mistrz świata i zwycięzca Ligi Mistrzów Mateusz Hołownia po zakończeniu kariery coś tam zaczął robić coś nowego. Jeżeli byłbym już. Więc myślę, że to bym chciał sobie przeczytać, że coś w życiu osiągnąłem i gdzieś spełniłem marzenia grając właśnie i robiąc to co kocham. I ostatnie takie zadanie. Za mną chyba dość wyraźnie widać książki. Jesteś tak, spróbuj wybrać 2-3 książki. Ojej, chciałbym tutaj przybliżyć i możesz sobie przeczytać. Ewentualnie ja mogę przeczytać tytuły. No widzę Neymara, a widzę Dejne, też rozmawiam. Iwana. A jest nawet o trenerze Brzęczku. Nowość. A nawet jest Steven Gerrard. Pirlo też czytałem. To co bierzesz? A nawet Kubę. Do autobusu. Właśnie Kubę nie czytałem. Byłem z nim niedawno w szatni, więc to byłoby ciekawe. Może o Kubie Boszykowskim? Widzę, Kuba, że jest. Kuba numer jeden, tak. No i Dejna, bo rozmawialiśmy o tym, a w sumie o legendach Legii jakoś jeszcze nie miałem książki, więc... A wśród trenerów, kogo byś wybrał? Pirlo? Guardiola mówisz, że coś czytałeś już. Tak, Guardiola czytałem. No Pirlo zaczyna. Mourinho nie widzę. W ręce. O, jest Mourinho. A za Mourinho nie przepada właśnie. Jestem taki bardziej Guardiola. A może Pirlo, tak, byłby ciekawy, bo to w sumie jego początek. A to biografia jest chyba tak jeszcze z czasów piłkarskich, czy nie? Jeszcze tak. No właśnie, więc... No, może ten Mourinho też, może coś tam ciekawego byłoby do przeczytania, na pewno. Bo... No to poznaliśmy tam... trochę twoje gusty. Kuba, Dejna, dwa pokolenia różne, dwa spojrzenia.